Moi drodzy, witajcie serdecznie, ja jestem Lucik, a przed wami kolejny film o Clorinde, kolejny charakter demo udostępniony przez twórców na ich kanale głównym Genshin Impact i sobie dzisiaj obejrzymy i zareagujemy na postać Clorinde, także fajnie, nie mogę się doczekać, konsumuję wszelkie treści o Clorinde, także zaczynajmy. A to ładnie wygląda. Oho, coś tropi. To ładnie to wygląda. Calculate distance. Correct for wind speed and humidity. Ready. Ojo. Fire a non-lethal shot. Jaki ładny kadr. Clorinde. Animacje ma naprawdę tutaj ładne. Oby gameplay również był bardzo przyjemny. No właśnie. Yo. These are my hunting grounds. Struggle all you want. I always catch my prey in the end. Where evil lurks, shoot on sight. O kurde. I owe my skills to the Maréchaussée hunters, who fought to bring Fontaine out of a dark age. Someone needs to keep them sharp at all times. The hunt is complete. Czyli chcesz reprezentować tych Maréchaussée Huntersów? No generalnie muszę wam powiedzieć, że naprawdę jestem pod wrażeniem animacji Clorinde. O, tutaj mamy pokazanego jej skilla. Oby to się przejawiło na przyjemności gameplayu, ale naprawdę myślę, że nie będę pod tym względem zawiedziony. Uwielbiam szybkie postacie, uwielbiam płynne animacje i postacie, które tutaj najbardziej mi się chyba wpasowują do tego opisu. Zresztą do tej pory chyba mi się przyjemnie grało catching. I cóż mogę wam powiedzieć, naprawdę fajnie się to prezentuje. Dobrą robotę też robi aktorka głosowa. Spokojny, fajny głosik. No i cóż, naprawdę fajnie się oglądało ten teaser. Jest króciutki, wiadomo, ale naprawdę robi robotę. Generalnie zachęca do sięgnięcia po portfel, znaczy co, nieważne. No i cóż, jeszcze sobie może obejrzymy japońską wersję tego teasera. Nie mogę się napatrzeć na tę animację. Jo. 影を刈り尽くす。Tak słów, moi drodzy. Fontaine no yami no jidai wo kirihiraita Phantom Hunter no gijutsu. Keishōsha toshite surudosa o tamotaneba. Kari wa owatta. Miałem się wsłuchać w japoński dubbing, a zamiast tego się wpatrzyłem w domową animację, ale ogólnie to samo jak drugi sobie po japońsku, nie mam zastrzeżeń. Myślę, że na premium będę sobie pykać właśnie w tego Genshinka po japońsku. Ale generalnie co mogę powiedzieć o samym teaserze, bardzo o ten kadr idealnie się tutaj, bardzo mi się podoba, to jest najwyższa jakość. Jestem plepsem, więc nie mogę wypaka obejrzeć czy wyższej, ale mimo wszystko no naprawdę robi ten kadr na mnie ogromne wrażenie. Widać tutaj tą grozę, no i cóż, nie mogę się doczekać na już pełny gameplay z Clorinde, położę na niej łapka swoje, o ile wpadnie faktycznie, ale myślę, że wpadnie na spokojnie. No i nic, moi drodzy, co ja mogę wam powiedzieć? Oby ta mała postać, która daje naprawdę sporo frajdy, aby się przydała na przyszłych abysach. Także co, dajcie znać swoje wrażenia w komentarzu. Linki macie do obu teaserów w opisie. Ja się z wami żegnam. Komentował Lucik, jak zawsze, trzymajcie się.